Wielkie otwarcie dzisiaj. Księgarnia Piastowska przeniosła się troszeczkę niżej. Czy tak wszystko udało się dopiąć do ostatniego guziczka? No niestety tak, do ostatniego guziczka nie, ale staramy się bardzo i wygląda na to, że jest już tak w 90% poukładane i powoli się tutaj przyzwyczajamy do tego miejsca. No właśnie, nowe miejsce, książki już są, wy jesteście, jeszcze szyldu brakuje. Tak, szyld to jest w ogóle oddzielna historia z szyldem, więc szyld jest, udało się go przetransportować, był strasznie ciężki, ale idzie go nawet powiesić, bo tu specjaliści, było zebranie w ogóle całe na ten temat. Czy nie jest za ciężki, czy rozumiem? Nie jest za ciężki, czy można, czy są możliwości, czy w ogóle technicznie to pójdzie zrobić. Idzie, tylko że to niestety trochę czasu potrwa, bo tam trzeba różne dziwne rzeczy zrobić. Jakieś takie mocowania specjalne, coś tam, więc trwa to, będzie to trwać dłużej. I nie chciałyśmy tak przetrzymywać wszystkich, więc będzie drugie otwarcie. Teraz szyld. Odsłonięcie tak. Szyldu. Tak, i myślę, że będzie kolejna fajna impreza, kolejne fajne spotkania. I także zapraszamy. Nie wiem jeszcze dokładnie, kiedy to będzie. Myślę, że dopiero po świętach. Że nie uda się wcześniej. No to rozumiem, ten szyld, który był tam na wyżej, jak byliście, tak? Czy nie. To jeszcze jakiś inny? To jest inny szyld. To jest taki szyld, który żeśmy odkopali na strychu. Z taką historią w tle. Z historią w tle. Tak, ja myślę, że to jest taki symbol księgarni. Nie, jak się tutaj odnajdujecie, bo trochę tej przestrzeni mniej. No zdecydowanie mniej, bo tam było prawie 500 metrów kwadratowych. Tu jest 90 chyba nawet niecałych. Także jest duża różnica. No obijamy się trochę. Musimy się dotrzeć z dziewczynami, bo jest inaczej. Przestrzeń jest mała, ale myślę, że damy radę. Jest już wiele pomysłów. Dzieje Księstwa Cieszyńskiego będą przed samymi świętami, będzie dodruk. Także myślę, że przed świętami się nie uda zrobić spotkania autorskiego, ale zaraz po świętach będzie. Także zapraszam. Będzie też w maju nowa Kocia Szajka. Już też mamy obiecane spotkanie autorskie. Także to są takie rzeczy, które się tworzą, ale myślę, że będzie sporo tego. No i te koncerty. Nie wiem, o co chodzi, ale wszyscy chcą grać u nas. Także dużo fajnych pomysłów jest, dużo młodych ludzi chce, więc będziemy im umożliwiać. I wiadomo, że lokal jest mały. Ale w lecie myślę, że nawet wyjdziemy przed, jak będzie można oczywiście. No właśnie, chciałam to zasugerować, zapytać, czy możecie i czy właśnie macie takie pomysły, żeby tam wyjść. No, pomysły są, tylko nie wiem, czy możemy. No to się wszystko okaże, bo to jednak trzeba zgody i no to jak mówię, no to musi to być uzgodnione tam z władzami, czy możemy wyjść przed księgarnię. No ważne, że są chęci. Jeszcze wróćmy do tej przeprowadzki, no bo przestrzeń jest mniejsza. Wszystkich książek nie udało się tutaj przeprowadzić. No niestety, mamy takie, no, tanią książkę mamy bardzo taką uszczuploną, nie? Jeśli chodzi o tanią książkę, ale będą kiermasze, czyli będą takie akcje, że wtedy te książki też będzie można u nas kupić. W takich fajnych cenach, nie? Czyli ja rozumiem, że gdzieś tam w magazynach macie po prostu upchane, pochowane i będziecie to po prostu wyciągać, tak. Bo nie wszystko można tu wyeksponować. Tak, jest strych, tylko że no, musimy wnosić, wynosić, przekładać, upychać, no ale tak jak mówię, no będziemy robić akcje, także będą te książki dostępne u nas, no tylko nie tak na co dzień, jak było w Piastowskiej tej na górze. No i papierniczy dział też będzie taki bardzo chyba skromniutki. Uszczuplone. Ale ważne, że ta Piastowska jest, no nowa lokalizacja, ale myślę, że w was nowa energia i nowe pomysły. Tak, energii pozytywnej mamy sporo, choć już długo pracujemy razem i w ogóle długo pracujemy w księgarni, ale nie, pozytywna energia jest, dużo zapału, dużo fajnych pomysłów. Myślę, że nowe miejsce to nowa energia.